Kutni Kanczyjczak, dzień dobry Państwu. Zaczynamy prognozę pogody od spojrzenia na Wrocław. Tam niebo całkiem czyste nie jest, ale po południu to będzie jedno z najpogodniejszych miejsc w kraju. W tej chwili we Wrocławiu na termometrach 14 stopni i z kolei teraz jest to jedno z najcieplejszych miejsc w Polsce. Cieplej tylko w Przemyślu, tam 15 stopni. Natomiast najchłodniej na Pomorzu, w Resku, tam termometry pokazują w tej chwili 7 stopni. Dziś też zagrzmi. Burze będą się pojawiać w regionach tuż przy wschodniej granicy. Już prawdopodobnie około południa pojawią się pierwsze burze. Natomiast im dalej na zachód, tym pogodniejsze niebo. Najpogodniejsze nad zachodnim wybrzeżem, Pomorzem, Ziemią Lubuską i Wielkopolską, a także na zachodnich krańcach Dolnego Śląska. Im dalej na wschód, tym więcej chmur. W wielu miejscach już będzie padać i tak jak powiedziałam, bliżej południa pojawią się tutaj pierwsze burze. W tej chwili jeszcze mglisto jest gdzieniegdzie na północnym zachodzie, ale te mgły wkrótce się rozproszą. To jest temperatura, jakiej spodziewamy się około 10. W drugiej części dnia najwięcej pogodnego nieba zobaczymy nad Wybrzeżem, Pomorzem, Ziemią Lubuską, Wielkopolską i Dolnym Śląskiem. Sporo 20 albo nawet i 30 litrów wody na metr kwadratowy, niewykluczone też opady gradu i wiatr, który w porywach może osiągać prędkość do około 80 km na godzinę. Powtórzę, tych burz spodziewamy się dzisiaj w regionach wschodnich. Na termometrach najmniej nad morzem i na Wybrzeżu Gdańskim, tam około 17 stopni. Najwyższa temperatura na ziemi lubuskiej i w Wielkopolsce, tam 22 stopnie, choć niewykluczone, że na ziemi lubuskiej będzie jeszcze nieco cieplej. Ciśnienie na razie spada, po południu będzie się trochę podnosić, wczesnym popołudniem na warszawskich barometrach zobaczymy 1000 hektopaskali. Jutro znów w wielu miejscach będą się pojawiać popołudniowe burze. Spodziewamy się ich głównie od Podlasia przez Mazowsze aż po Podkarpacie i Małopolskę. Zachód spokojniejszy. Do zobaczenia.